Dzień dobry. Jestem na Rumblach i zbieram followersów na tym nowym kanale rumble.com łamane przez Wojciech Cejrowski. Tam jest bez cenzury i tam będę wieszał wszystko. No, ale muszą się państwo zapisać, żebym wieszał. Póki co będę wieszał wszystko to, co na YouTubie wieszam teraz, ale za chwilę na Rumble będę robił premiery, a na youtube zostaną odpady. No bo po co do cenzury dawać coś lepszego? Więc proszę wszystkich na rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski, pisane razem. rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski, pisane razem. Proszę sobie tam założyć konta i zrobić follow. Wszystko jest bezpłatne. rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski. Ale mówisz w ogóle o kraju, który jest prawie kompletnie zniszczony. To też weź pod uwagę, że ta wojna trwa, ta wojna niszczy infrastrukturę Ukrainy i zanim Ukraina się z tego wszystkiego podniesie, to minie jedno pokolenie. To nie jest tak, że Ukraina po prostu jest Ukraina sobie e, browi. Nie, Ukraina jest codziennie bombardowana, codziennie jest niszczona kolejny, kolejny dom, kolejny magazyn, kolejne, e, kolejne miejsce. To nie jest kraj, który kwitnie przez ostatnie dwa lata, tylko to jest kraj, e, którego, żeby, o, kraj, który żeby odbudować potrzeba 600 miliardów. I te miliardy będą płynąć z rozmaitych źródeł. I też Polska będzie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Ta Ukraina stanie się innym e, innym zupełnie państwem niż ty to, do którego byliśmy przyzwyczajeni, bo musi się stać innym, bo już jest inne. I to też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest... No to pytanie w ramach twojej Unii Europejskiej, bo nie mojej, jest takie, jakim prawem bierzemy sobie na plecy ogromne, zrujnowane terytorium, czyli obciążenie? Jakim... Jakim prawem wobec naszych obywateli, Francuzów, Niemców i tak dalej, którzy zorganizowali sobie dobre, ciepłe życie w ramach Unii Europejskiej, jakim prawem teraz im rujnujemy to życie? biorąc sobie na plecy nie tak, ich, tak ogromny nie, koszt. Nie, nie, rujnujemy sobie, nie rujnujemy sobie życia, tylko e, znając naszą historię, występujemy w ich obronie i to jest naturalna, e, naturalna konsekwencja całej historii Polski, całego tysiąca lat. Chrobrego jest to konsekwencja, której Ja mówię o Unii był... Europejskiej. Ale co o Unii Rozważanie w ramach Unii. Jakim prawem obywatele Unii obecnej mieliby by, mieli by dostać w prezencie pogorszenie warunków własnej egzystencji, To nie jest pogorszenie. Poprzez przyjęcie Ukrainy. To nie jest to wcale nie jest pogorszenie. To Znaczy między odbudową a pogorszeniem jest bardzo duża przestrzeń, być może odbudowa to jest polepszenie, a nie pogorszenie. Dlatego że musi być pieniądz, musi być kredyt, musi, musi być parę innych rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby odbudować. Kreacja pieniądza będzie następować bez inflacji, yy. dlatego by będą bez inflacji. Bez, to, to nie, powinno być bez, nie 500... Nie, bez inflacji, ale, ale plus jeżeli, 20, premier ogłosił. Nie, nie, bo jeżeli masz wydrukować pieniądze, które drukujesz po prostu, żeby rozdać, to jest inflacja. Natomiast jeżeli drukujesz je pod coś, co budujesz, czyli pożyczasz, to jest normalny kapitalizm. Wtedy mówię, pożyczę od ciebie 500 zł i za te 500 zł kupię bułkę z masłem, sprzedam ją za 600, oddam to i 500 i 100 mi zostanie. To wtedy jest normalny kapitalizm, a nie drukowanie pustych Pieniędzy. To, co się dzieje, no, to jest już... drukowanie pustych pieniędzy. No ale już powiedziałeś, że no, normalnego kapitalizmu nie będzie. Powiedziałem, że on jest nie. Moje postulaty, żeby przywrócić normalny kapitalizm, kompletnie nierealne. Ale nie. On, on jest nierealny w sytuacji społeczeństwa dobrobytu. Jak masz coś do odbudowania, a masz Wielką Ukrainę do, do odbudowania, no to. Nie mam. No. Dlaczego ja mam odbudowywać Wielką Ukrainę? Ale to nie ty masz odbudowywać. Masz wielką no jak? No, nie. Polaków nie, ma to obciążyć, Francuzów nie, ma to obciążyć, nie, Niemców ma to ale obciążyć. nie ciebie ma obciążyć. To jest no jak firma, to nie, która... Ja nie by... jestem Polak? Nie, ale to firma. Jak będziesz miał firmę, którą, jak będziesz te płoty robił na Ukrainie, to, no, to cię nie obciąży, bo ty na tym zarobisz. To jak cię obciążyć, skoro ale, ty jeszcze na deser eee. weźmiesz do kieszeni 55 dolarów amerykańskich. Jeszcze nikogo, jeszcze nikogo nie wzbogaciło, Wzięcie do pałacu biednego krewnego, który po prostu siedzi jest darmo zjadem. Nie, nie jest prawda. Odbudowano na przykład Niemcy, Amerykanie odbudowali Niemcy, a koniunktura gospodarcza dzięki temu w Ameryce była wielka przez 30 lat. No bo dlatego, że sobie to sprytnie zrobili. Amerykanie okupowali Niemcy, to są dwie różne koncepcje i tylko połowa Niemiec. Okupowali Niemcy. Natomiast Rosja sowiecka okupowała NRD, drugą połowę Niemiec, i rujnowała się na tym. W związku z tym, w wyniku okupacji danego terytorium mogą nastąpić dwa różne scenariusze: A i B. Strasznie dużo NRD kosztowało Rosję sowiecką. Do tego stopnia dużo, że w którymś momencie, jak Reagan przyjechał i Gorbaczowowi powiedział, żeby zburzyć ten mur, to już Gorbaczow był w takim stanie gospodarczym Rosja sowiecka, że się na to zgodził. Bo bardzo kosztowne było utrzymywanie NRD. Nieproduktywnej części Niemiec, dziadostwa, trabanty, no to jest przykład. A po drugiej stronie Amerykanie umieli drenować gospodarkę niemiecką w kierunku rupta, rupta, coraz większe mercedesy, a my na tym zarobimy. No właśnie, i Japonię To była tak okupacja, samo. a ty teraz mówisz, że nie będzie okupacji Ukrainy. No to nie, bo, bo to jest zgoda, bo Ukraina jest państwem, które zostało zaatakowane, a nie państwo, które zaatakowało. Państwo sojusznik, a nie państwo, z którym się walczy. Ale... Sojusznik? A od kiedy Ukraina została sojusznikiem NATO bądź Rzeczypospolitej? No, jest I na bazie jakich traktatów? Bo to nie, może czegoś nie wiem. Sojusz jest aktywny, dlatego że państwa zachodnie, jak zauważyłeś, okay. pomagają Ukrainie w, w, je, w obronie jej terytorium i stoją na straży prawa międzynarodowego. Zagwarantowanej zagwarantowe gwarancji, które dały Ukrainie tam w 1990 tym trzecim roku na Węgrzech kiedy, kiedy w Budapeszcie kiedy, kiedy Ukraina powiedziała dobra to oddajemy tą broń atomową nie będziemy mocarstwem mocarstwem atomowym no dobrze ale powiedz mi tak lepiej żeby, no, chcę, wygr lepiej, no. żeby wygrał Putin czy lepiej żeby wygrał Załęski? To Trump już miał zadane to pytanie i on powiedział, że tę wojnę on by skończył inaczej, bo on nie patrzy na to, kto ma wygrać. Mówi tak patrzą mordercy. Że chce, żeby przegrał Putin, albo chce, żeby przegrał Żeleński, albo chce, żeby wygrał jeden z nich. Tak patrzą na to zagodnienie mordercy, którzy się w ogóle nie przejmują tym, że po obu stronach masowo giną ludzie. I Trump powiedział, ten konflikt trzeba, ja bym to zrobił, powiedział Trump. E, zatrzymałbym ten konflikt natychmiast ze względu na ofiary po obu stronach. Po obu stronach giną ludzie, po obu stronach giną cywile również, bo na każdej wojnie giną cywile. To nie chodzi o to, że ktoś celuje w, w cywili. Tego nie analizuję w tej chwili. Czy, czy bomby, które Putin rzuca, bądź Żeleński rzuca, czy one są wycelowane świadomie i złośliwie, w cywilów. W ogóle pomijam ten temat. Trump też pominął. I kiedy niedawno miał ten town hall, czyli zapraszamy ludzi z miasta do pewnej sali i tam dziennikarz toczy pewien rodzaj debaty z Trumpem. CNN to zorganizowało, czyli na wrogim terenie był Trump. Jak tylko wszedł na salę, dostał owację na stojąco od ludzi, których filtrował CNN. CNN nie chciał, żeby tam przyszli zwolennicy Trumpa i zebrał takich ludzi, którzy nie byli zwolennikami Trumpa, tylko raczej CNN-u. I mimo to Trump, kiedy wszedł na, na scenę, dostał owacje na stojąco. E no, i padło to pytanie, postawione tak jak ty je stawiasz teraz. I, I Trump bardzo słusznie, moim zdaniem, powiedział, że w ogóle go nie obchodzi teraz, kto wygra, kto przegra, tylko żeby nie ginęli ludzie. No dlatego trzeba tę wojnę skończyć szybko. Bardzo szlachetnie powiedział, tylko ze szkodą dla kogo. Bo co to znaczy ja przerwać? Nie, bo to, jest, to są słowa. Znaczy polityk, który nie ma obowiązków żadnych, który może wypowiadać dowolne słowa. Oczywiście, że każdy człowiek na świecie, papież Franciszek i wszyscy ludzie uważają, że wojnę trzeba przerwać. Że powinna się skończyć inwazja rosyjska na Ukrainę. Tylko jest pytanie jak. Jak ją przerwać i jak doprowadzić do tego, żeby ten, ten pokój, który miałby nastać, żeby był po pierwsze trwały, po drugie sprawiedliwy. Hmm, to nie zawsze się da. No. Pokój nigdy nie jest trwały. To, to tak nam tak się nie. może wydawać, bo myśmy przeżyli, tak nam się wydawało jeszcze 10 lat temu, Tobie i mnie, że nie przeżyliśmy żadnej realnej wojny poza stanem wojennym. No ale Europa nie miała wojny. Najdłuższy okres w historii Europy bez wojny, takie hasła padały, i nam się wydawało i tobie, i mnie, że pewnie umrzemy w świecie bez wojny i takie nasze szczęście. I dogoniła nas wojna. Która się odbywa na terytorium Rzeczypospolitej również, dogoniła nas wojna. W związku z tym, trwały pokój, to moim zdaniem jest iluzja. To jest takie właśnie polityczne oświadczenie kogoś urzędującego nawet, że ja wam załatwię trwały pokój. Żaden pokój. Nie był trwały w, Izra w Izraelu też nie był trwały, a brali Nagrodę Nobla pokojową. Dwaj przeciwnicy terrorysta Yasser Arafat w Arafatce, symbolu terrorystycznym. Przypominam Państwu, ludzie nieraz noszą te arafatki, bo one takie im się wydają fajne, a to przecież terrorysta i morderca był. On miał tam swoje cele i tak dalej można go nazywać bojownikiem, no ale bojownik jest też mordercą. No i Czasami to by... nie był. Dostali Czasami... pokojową nagrodę, nagrodę Nobla obaj yy, za pokój, który nie przetrwał chwili. Nawet nie wiem, czy do, doczekał wydania tej pokojowej nagrody. No, no, no i właśnie na tym polega ta wojna, że, że jakby zakładasz, że w momencie, kiedy przerywasz tą wojnę, to znaczy, że za chwilę ona wybuchnie ze zdwojoną siłą, dlatego że. Nie. No Tak, właśnie na tym to polega. Na tym polega nie, nie, no, Imperium w Korei... W Korei udało się zakończyć wojnę w taki sposób, że powstała strefa demarkacyjna. To chyba nie jest pokój, bo oni cały czas tam się gryzą. Natomiast no, udało się utrzymać status quo przez czas dłuższy i zakończyć bardzo krwawą wojnę. W Wietnamie też udało się przeprowadzić proces nazwijmy to pokojowy, bo Wietnam został państwem komunistycznym. Stany Zjednoczone się wycofały i przegrały wojnę. W Wietnamie, w Korei, w połowę Koreańczyków wsadzono do Uwaga. obozu i sobie w tym obozie głoduje przez ten przez tak. ostatnie 50 lat. No, no ale miliony ludzi w Południowej Korei udało się ocalić. No można ich było nie ocalić, i cała Korea byłaby w jednej garści w tej chwili udało się ocalić tę drugą połowę. No i wojny nie ma. Jest napięcie, stałe napięcie od tam kilkudziesięciu lat, nie wiem, już ile od 70, czy ile to trwa, trzeba by szybko policzyć. No dobrze, ale, ale to niezależnie od, od tego, że, że tak jak Trump chce, powinien być pokój i przerwać wojnę, to lepiej, żeby wygrał Putin, czy lepiej, żeby wygrał Zewański. Ukraina nie. czy Rosja? No z punktu widzenia nie. Rzeczpospolitej, jakbyś wolał. No po prostu, zwyczajnie. Trump jest obywatelem Ameryki, on jest daleko. Nie, nie wiem, jak... Próbujesz mnie zapędzić do narożnika? Ja nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo jakkolwiek odpowiesz, to się wpakujesz. Poza tym nie, nie. mamy pełnych danych. A dlaczego się wpakujesz? Ja mogę ci odpowiedzieć. Wolę, żeby wygrał Zeleński i Ukraina. No ja dobrze... Dobrze, ja nie wiem, czy to byłoby lepsze, bo nie jestem wróżką, w interesie Polski czy gorsze. Po prostu nie wiem. Na Twoje pytanie odpowiadam, nie mam pojęcia. Żeleński nie jest postacią e, kryształową, jest okropnym dyktatorem. Tak samo jak Putin. Na swoim terenie Zeleński jest okropnym dyktatorem. To, to, że on... Mówiłeś o prawach międzynarodowych, że świat chce, żeby były realizowane prawa międzynarodowe zgodnie z prawem międzynarodowym, ple ple ple. No dobrze, a co z prawem międzynarodowym do swobody wyznania? Zamykanie cerkwi, bo nam się nie podoba pop, który lubi Putina. Zamykanie cerkwi to nie jest zgodne z prawem międzynarodowym, nawet jeżeli nam się nie podoba nie, Pop, który nie, popiera Putina. Nie, nie to, to kompletnie nie, nie ma zgody na takie twierdzenie. Likwidacja nie, nie, partii poli nie, politycznych opozycyjnych jeszcze chodzi, przed wojną, likwidacja chodzi? mediów opozycyjnych, gazet, telewizji, rozgłośni radiowych jeszcze przed wojną, to wszystko Żeleński. To był dyktator. Nie, w tej chwili jest dyktatorem. Nie, bo... Przeciwnie, nie, nie. Ukraina się zmieniała w kraj demokratycznym. Przed wojną byłem w Kijowie i sam tego doświadczenia, że ten Kijów w przeciągu od pomarańczowej, od rewolucji godności, od tego wszystkiego, od pogonienia Janukowicza, się zmienił. Tak, to nie był kraj daleki nikt do. Nie, ideałów, nie że się ale się nie zmienił, ale zmienił zamykanie w... opozycji to jest to samo, co na Białorusi nie, robił żeleński. Likwidacja opozycyjnych partii nie. to jest prawo międzynarodowe, to jest demokracja. Ale on nie likwidował opozycyjnych partii. Tam partie no opozycyjne nie. sobie normalnie... Po, proszę normalnie... wymienić partie opozycyjne, które, które, których nie zlikwidował. A, myślisz o partii, która, która chciała, żeby Rosjanie przyszli na Ukrainę. No to tak było w II Rzeczpospolitej też. Piątą kolumnę starano się nieskutecznie zlikwidować. No tak samo z cerkwią. Nie chodziło o modlitwy i nie chodziło o, o, o prawosławie, bo prawosławna cerkiew ukraińska normalnie funkcjonuje, <noise> tylko chodziło o to, że popros dawał ulotki związane z Putinem. Jeżeli bronisz swojego państwa, to nie możesz na to pozwolić, żeby było w środku Kijowa czy w środku wielkich hmm. miast, żeby było takie miejsce, w którym rozchodzą się agenci rosyjscy po to, żeby wysadzać domy albo wysadzać miejsca, w których żyje Zełęski. A co czy naszą słowa i wyznania? No i ta wolność słowa wyznania jest, możesz należeć do Czy chcielibyśmy. O dobra, zmieńmy y, nogę w bucie. Y, y, teraz stań na lewej nodze. Czy chciałbyś, żeby y, pop w Rosji mógł rozdawać ulotki przeciw Putinowi? Ja bym chciał. Ale, ja nie bym ma, chciał, ale nie ma takiej sytuacji. Żeby istniały partie, no nie siedzi jakiś tam facet, który miał klub piłkarski Chelsea czy coś takiego, i Putin go wsadził do więzienia. Nie, ja bym wolał, nie żeby, wsadził do więzienia. Abraham, no to dobra, to któryś tam inny siedzi w więzieniu, w, w obozie siedzi. Chciałbym, żeby istniały partie opozycyjne w Rosji i żeby była taka swoboda, że ksiądz katolicki czy pop może rozdawać ulotki skierowane przeciwko własnej władzy. Chciałbym, to, ten model teoretyczny mi się podoba. A ty mi mówisz o Realpolitik i o praktyce władzy. I na no co, co? W Rosji chcemy, żeby Pop rozdawał ulotki przeciw Putinowi, a na Ukrainie zabraniamy Popowi rozdawać ulotki za Putinem. Ale to inna, inna sytuacja. Po pierwsze, ten, który rozdaje w Rosji ulotki, to już dawno siedzi i nie rozdaje żadnych ulotek. Po drugie, Cerkiew, Moskwa była trzecim Rzymem i w, i w Moskwie Pop jest, czy główny patriarcha Rosji jest, jest taki jak trzeba, i tam krzyżyki stawia na na głowie Putina, który samotnie wchodzi do cerkwi, to jest taka sytuacja. A na Ukrainie było inaczej. Tak, Ukraina, która poczuła, że jest godzina dziewiętnasta. No właśnie. Ale piosenek no właśnie. było dużo. Tak, właśnie. Cały czas chciałem tę Luizjanę zapowiedzieć. Ale, ale, ci bardzo się... ale państwo słyszą, że się wreszcie gdzieś odbywa normalna debata. Tak jest. Bo ja nie, a nie jestem nieomylny i jestem dosyć odporny na argumenty strony przeciwnej. Natomiast nie jestem nieprzemakalny na argumenty strony przeciwnej, i taka kulturalna debata powinna się odbywać wszędzie. We wszystkich mediach powinny być debaty, żeby się spotykały rzeczywiście dwie myśli ze sobą, no myśmy może do czegoś doszli, a nie tylko, żeby się spotykał warkot. A, ale ja mam do Ciebie jedną pretensję. Bo jedną? Jedną, także powiedziałeś, że to pijacka piosenka, która była. Żadna pijacka, była poetycka piosenka o a, Ale pijacka miał... jednocześnie. A ile ty pijackich piosenek po prostu? Co Ja całą ktoś, masę. Co, ktoś siedzi w barze i pija, tu nagle, że pijacka piosenka Uraga. no. Zrobiłem audycję Wyspa na Preric, czy którąś tam podzwrotnikową, z samych pijackich piosenek, pijackie piosenki. I najpierw mi to w trójce zdjęli, powiedzieli, że nie może być o gorzale o 10 rano w soboty. E, e, a potem Potem zmienił się redaktor prowadzący. Ja mówię: Pan co, kiedyś mi to zdjęli? Do, do pa pani już wtedy była Kaczkowska, córka Kaczkowskiego, bardzo fajna babeczka. I ona powiedziała: Ja to puszczę, nikt nie zauważy. I puściliśmy tę pijacką audycję, i była już chyba też puszczona u ciebie. W każdą sobotę o godzinie 11 mogą Państwo usłyszeć audycję Tak, A jeśli nie, była, to, jeśli nie była, to puszczę te pijackie 12 pijackich piosenek. Niech będzie hydraulika jeszcze kiedyś usłyszymy razem. No to co? Patrzę, czy jest nowy. Czy jest tutaj prowadzący gdzieś, czy się skrada, czy nie, czy puścimy tę Luizjanę, a co nam szkodzi? No to zapowiedz. Pijacka piosenka.